tak, uruchomiliśmy postępowanie na przebudowę zjeżdżalni w parku wodny. Chcielibyśmy, jeżeli oczywiście zgłoszą się wykonawcy tych prac, żeby jeszcze przed wakacjami, czy też samym początkiem wakacji, dwie rury, które tutaj widzimy, czyli niebieska i czarna, zostały wymienione i niebieską zjeżdżalnię zastąpi zjeżdżalnia pontonowa z nowymi atrakcjami multimedialnymi w środku. Natomiast czarną zjeżdżalnię zastąpi też nowa rura turbo z fajnymi atrakcjami multimedialnymi. Z jednej zjeżdżalni planowany jest zjazd na pontona, prawda? Tak, jedna z tych zjeżdżalni, czyli ta duża niebieska obecnie, będzie wykorzystywana teraz jako zjeżdżalnia do zjazdu pontonami. Będą to prawdopodobnie pontony jednoosobowe. Zobaczymy, jeżeli później będzie istniała możliwość wprowadzenia także dwuosobowych, będzie taka możliwość, to także może wprowadzić w przyszłości. Jest to część remontu, który rozpoczął się w parku wodnym w lutym. Widoczny remont dla klientów rozpoczął się w lutym od zamknięcia holu głównego i szatni. Natomiast takie prace związane już z remontem trwały już w roku 2017. Wtedy rozpoczęliśmy remont wentylacji, monitoringu. Dużo prac trwa związanych z poprawą technologii basenowej, jej unowocześnieniem. Natomiast mówię, ten element najbardziej widoczny, czyli szatni, zaczęliśmy w lutym. Trwał on do 6 kwietnia, wtedy też był ostatnim dniem remontu. Od 7 kwietnia po raz pierwszy klienci weszli na całe nowe szatnie. Umowa z wykonawcą kończy się w kwietniu, usuwamy jeszcze wszelkie braki, przygotowujemy się do protokołu odbioru końcowego i myślę, że zaraz obiekt będzie miał pełną funkcjonalność. Jak sprawdzają się nowe szafki z zamkami na chipy? Wiemy, że klienci się ich uczą, że jest to nowość dla klientów. Pojawiają się pewne problemy, ale staramy się je rozwiązywać na miejscu. Specjalnie uruchomiliśmy także na każdej zmianie osobną osobę do asysty, która jest do dyspozycji klientów, wskazuje, jak to trzeba robić, jak sprawnie obsługiwać ten obiekt i mam nadzieję, że w przyszłości wszyscy będziemy czerpać z tego tylko i wyłącznie korzyści. A jak została przyjęta przez klientów strefa suchej stopy? No, powiem tak, trzeba walczyć z przyzwyczajeniami de facto, bo część ludzi było przyzwyczajonych, że przebiera się później. Generalnie jednak mamy pozytywny odbieg, nie ma dużo skarg czy reklamacji, żeby była to jakaś uciążliwość. Zrobiliśmy to tylko po to, aby zwiększyć poziom czystości w samej szatni. Zresztą tak projektowane są dzisiaj wszystkie obiekty nowoczesne, że ta istnieje segregacja tej szatni na pomieszczenie, gdzie zdejmuje się obuwie, czasami to jest już przed kasami, czasami za kasami, ale generalnie już w nowszych obiektach nie wchodzi się w obuwie do miejsca, gdzie są szatnie, tak aby zapewnić większą czystość i komfort klientów.